W tym filmie będziemy obliczali pole tego dużego, kolorowego prostokąta. Można to zrobić na różne sposoby. No i ja zacznę od takiego sposobu, który będzie polegał na pomnożeniu wysokości całego prostokąta przez długość całego prostokąta. No to jaka jest wysokość tego prostokąta? Widzimy, że składa się ona z dwóch odcinków tutaj. Ten pionowy bok składa się z dwóch odcinków. Najpierw mamy odcinek o długości y kwadrat. Może będę tutaj to zapisywał, czy mamy y kwadrat. I do tego muszę dodać długość tego odcinka, czyli odcinka o długości minus 6y. Ktoś mógłby tutaj zaprotestować, że jak to? Przecież długość odcinka powinna być dodatnia. A tutaj mam minus 6y, co wygląda jak na liczbę ujemną. No tak, ale jeżeli założymy, że y jest ujemny. No, i takie założenie tutaj musimy przyjąć w takim razie, no to wtedy ta długość będzie dodatnia, czyli rozwiążemy to zadanie zakładając, że y jest liczbą ujemną, czyli tylko dla ujemnego y to zadanie ma sens w ogóle. Czyli muszę tutaj do tego dodać długość tego drugiego odcinka, który wyraża się jako minus 6y. No ale zakładając, że y jest ujemne, wszystko tutaj jest ok. Czyli wysokość tego prostokąta to jest y kwadrat minus 6y. Dobrze. A teraz. Co z jego długością? No długość składa się z trzech odcinków. Najpierw mamy ten odcinek o długości 3y kwadrat. 3y kwadrat. Tutaj jest mnożenie między tymi nawiasami. Potem mam ten odcinek o długości minus 2y. No i tutaj znowu mamy tę samą wątpliwość. Ale wiemy, że minus 2y będzie dodatnie, jeżeli y jest ujemne. Czyli jest ok. Jak y jest ujemny, to ta długość będzie dodatnia, minus 2y. No i potem mam tutaj trzeci, trzeci kawałek o długości 1. Czyli muszę jeszcze dodać 1. Trochę tutaj krzywe te odcinki, ale to nieważne. Wiadomo o co chodzi. Czyli długość tego poziomego boku jest dana wyrażeniem 3y kwadrat odjąć 2y, dodać 1. No i to jest jedno wyrażenie na pole tego prostokąta. Teraz. Drugi sposób, który tutaj zastosujemy, będzie polegał na tym, żeby obliczyć pole każdego z tych sześciu małych prostokątów i następnie dodaniu tych sześciu pól. I to też będzie pole całego prostokąta. No to jakie jest pole tego pierwszego fioletowego prostokąta? No jeden z jego boków ma długość y kwadrat, a drugi ma długość 3y, czyli razy 3y kwadrat. Drugi ma długość 3y kwadrat oczywiście. No więc po pomnożeniu dostaniemy 3 razy y do potęgi czwartej. To jest pole tego prostokąta. Następny prostokąt tutaj to jego pole to jest minus 6y, bo to jest jego wysokość, razy jego długość, czyli razy 3y kwadrat. Czyli minus 6 razy 3 to będzie minus 18. y razy y kwadrat. Kwadrat to będzie y do potęgi trzeciej. Jedźmy dalej. Tutaj mam wysokość y kwadrat, a długość minus 2y. Czyli po wymnożeniu dostanę minus 2y do potęgi trzeciej. Takie jest pole tego prostokąta. Tutaj mamy wysokość minus 6y razy długość minus 2y no to minus 6 razy minus 2 to będzie plus 12. y razy y to będzie y kwadrat. Tutaj mamy y kwadrat, to jest wysokość razy długość razy 1, czyli po prostu y kwadrat. No i wreszcie ostatni, minus 6y, muszę pomnożyć przez 1, to będzie minus 6y. No, i teraz mogę obliczyć to pole jako sumę tych wszystkich pól. No Tutaj może spróbuję te kolory zachować. Czyli mamy 3y do czwartej. Następnie mamy ten prostokąt, którego pole było minus 2y do trzeciej. Dalej mamy ten prostokąt, którego pole było y kwadrat, czyli plus y kwadrat. W następnej linijce zrobimy sobie pole tego prostokąta, które jest równe minus 18y do 3. Potem mamy ten szary, którego pole jest równe 12y kwadrat, i na końcu ostatni to jest ten i jego pole jest równe minus 6y. No i teraz. Możemy to wyrażenie jeszcze trochę uprościć. No bo tutaj będziemy mieli jakieś wyrazy do siebie podobne. Popatrzmy, czy mamy coś z y do czwartej gdzie indziej niż tylko tutaj. Nie, no nie, nie mamy. Czyli mamy na początku 3, Y do 4. Teraz zobaczmy, czy mamy więcej wyrażeń z y do trzeciej. No tutaj mamy y do trzeciej i tutaj mamy y do trzeciej. Minus 2 i minus 18 to będzie razem minus 20y do trzeciej. Potem y kwadrat też występuje dwa razy. No to możemy tutaj te dwa do siebie dodać. 12 plus 1 to będzie plus 13y kwadrat. I na koniec samotne minus... 6y. No, i to jest inny sposób zapisania pola tego prostokąta. Taki tutaj mamy wielomian od y. No i oczywiście, ponieważ to jest inny sposób zapisania tego samego, to to wyrażenie musi być równe temu wyrażeniu, które tutaj mamy u góry. No i oczywiście ono będzie równe. Można to sprawdzić. Zachęcam Cię sprawdzić, wymnażając te dwa wielomiany. Przekonasz się, że to wyraźnie będzie równe temu. No możemy zobaczyć. No jak pomnożymy y kwadrat przez 3y, no to dostaniemy 3y do czwartej. Jak pomnożymy y kwadrat przez minus 2y, to dostaniemy minus 2y do trzeciej. Jak pomnożymy y kwadrat przez 1, dostaniemy y kwadrat, czyli to, co tutaj mieliśmy w pierwszej linii, i to odpowiada tym pierwszym trzem prostokątom w tym górnym rzędzie. Potem mnożymy przez minus 6y wszystkie te składniki w drugim nawiasie. Czyli minus 6y razy 3y kwadrat to będzie minus 18y do trzeciej. Minus 6y razy minus 2y to jest plus 12y kwadrat. Minus 6y razy 1 to będzie minus 6y. Czyli widzimy, że rzeczywiście dostajemy to samo wyrażenie. No i to jest takie geometryczne uzasadnienie, dlaczego tak właśnie mnoży się wielomiany, czy też dwumian przez, przez wielomian. Bo to dokładnie odpowiada właśnie obliczaniu takich pól. Czyli widzimy, że taki sposób mnożenia wielomianów który uzasadnialiśmy wcześniej odwołując się do rozdzielności mnożenia względem dodawania, jest na pewno właściwym sposobem, ponieważ ma również uzasadnienie geometryczne, jeżeli odwołamy się do obliczania pól prostokątów.